Okazuje się, że nie tylko filmoznawstwo wydaje na świat takich fajnych ludzi, ale też, jakby na to nie spojrzeć, dość po macoszemu ostatnio traktowana część Polski, czyli Zagłębie. Tak. My okazuje się, że jesteśmy z tego samego miejsca, ale to było nieumówione tym razem. Bartosz Konopka, gdyby ktoś jeszcze nie poznał po głosie, to przedstawiam. Człowiek, który robi filmy, które trafiają do ludzi nie tylko u nas, ale także gdzieś indziej. I tak się właśnie zastanawiam, czy to jest samorodny talent, czy to wszystko, co zdarzyło się na twojej drodze edukacyjnej, pomogło ci znaleźć takie narzędzia, które pozwalają ci opowiadać historie, które są zrozumiałe. Może tak, wiesz, może te wszystkie doświadczenia się przydały, chociaż ja jeszcze do niedawna myślałem, że to raczej wynikało z chaosu i z takiego szukania na oślep trochę, nie? Że właśnie tyle, że jakby, że sport, że teatr, że dziennikarstwo, że filmoznawstwo, potem film, ale też wiesz, jak na przykład studiowałem w szkole filmowej w Katowicach, to i tak ja właściwie tam nie mieszkałem, bo już wtedy pracowałem w telewizji, więc w ogóle się, bo do Łodzi mi się nie udało dostać, dwa albo trzy razy w sumie. A powiedzieli ci dlaczego, nie? Mówią, że... Nie mówią. Mówią tylko, że nie. Co jest jeszcze gorsze, wiesz, bo tak jesteś, czujesz się coraz bardziej jakby z roku na rok coraz bardziej odtrącony. Dwa razy tam na pewno zdawałem, dlatego że pomiędzy tymi razami jeszcze w ogóle przez rok przeniosłem się do Łodzi, tam wtedy moja dziewczyna mieszkała i to jakoś tak się spasowało. I chodziłem jako wolny słuchacz na zajęcia też, nie? To był rok właśnie Szumowski, Balczyka, Lankosza. Wszystko fajnie, tylko że to też nie pomogło, nie? I ja potem sobie... I się tak zniechęciłem mocno, więc to też były takie zawody dosyć duże. I dlatego potem już nie mieszkałem w Łodzi, tylko wyniosłem się do Warszawy, żeby poszukać sobie miejsca w dziennikarstwie, bo uznałem, że film nie jest dla mnie. No i jakoś tak się stało, że rzeczywiście na początku coś próbowałem pisać, tam jeszcze też dziennikarstwo podyplomowe na tym, żeby się zahaczyć, poznać jakichś ludzi, ale otwierał się wtedy TVN w 97 roku i załapałem się tam zupełnie przypadkiem do drużyny takiej reportażowej, nie? I to spowodowało, że ja jakby wróciła ta taka pasja. No wiesz, robiłem też wcześniej próby swoje amatorskie na tej kamerze od wujka z Austrii i wróciła taka pasja do filmowania, do patrzenia przez kamerę i do opowiadania jakby językiem filmu, ale już od strony dokumentu. I do Katowic się dostałem rok później, ale już jakby z teczką dokumentalną tylko. To znaczy, że jakby nie wyprawiałem się w fabułę, bo wiedziałem, że to się nie sprawdza i to było... Bo to rzeczywiście były takie dziwne pomysły. Dzisiaj tak na to patrzę, że to były takie, wiesz, jakieś rojenia chorego umysłu. Ale powiem ci, że znowu jakby ta ewolucja wygląda tak, że wszedłem w dokument i tu się czułem jakby silny i to mi się podobało, się rozwijałem. I tutaj byłeś bardzo, bardzo chwalony. Tak, tak. Natomiast teraz, wiesz, od roku jest taka sytuacja, że już jakby, że ten dokument już mi nie wystarcza i jakoś tak mnie przestał bawić kompletnie i że właśnie teraz wracam do tych takich rojeń chorego umysłu. Do średniowiecza przeniesiemy się za moment, bo ja bym chciała dłuższy fragment naszej rozmowy. Ja tylko chciałam zapytać, czy zastanawiałeś się, bo od jakiegoś czasu dłuższego możemy zaobserwować nie tylko na festiwalach, chociaż tam głównie, niesamowite zainteresowanie publiczności filmami dokumentalnymi, które teraz już zupełnie zmieniły swój wymiar i te czasy, które my spędzaliśmy na uczelni i pokazywali nam człowieka z kamerą, nijak się mają do tego, co teraz dokumentaliści pokazują w swoich filmach, o których spokojnie można mówić, że to są prawie pełnowartościowe fabuły, oprócz tego, że są zakorzenione mocno w rzeczywistości. Skąd się to bierze? To jest tak, że ludzie mają dosyć takiej iluzji filmowej, którą karmią nas z amerykańskiej produkcji, chcą być bliżej życia, czy z czego? Na pewno to się bierze z tego, to znaczy z tego, że kino i telewizja też, no telewizja jednak może nawet bardziej intensywnie się rozwija od kina i wprowadza taką sztuczność i taki, że jakby takie operowanie konwencjami, które są wymyślone jednak, nie? Które są pewnymi, no tak jak widzimy to w Polsce, no większość seriali jednak opowiada o takim świecie, który jest dostępny dla 1% społeczeństwa, czyli o świecie luksusowym. A oglądają miliony, tak, prawda? Tak, tak. Więc to jest taka pewna iluzja, z której prędzej czy później się budzimy pod wpływem różnych doświadczeń, nie? Jak nas wyrzucą z pracy albo coś, wiesz, jakby... I dlatego ludzie, no szczególnie młodzi ludzie, zaczęli szukać jakby takiej alternatywnej ścieżki, nie? Że można inaczej spojrzeć też na innych ludzi, na świat, że ktoś to inaczej pokazuje. Ja myślę, że w tym był też taki w ogóle kryzys autora trochę też, nie? Że bo w dokumencie jednak jest tak, że autor musi się schować, powinien się schować, tak jest lepiej. I to było coś, co mi kiedyś bardzo odpowiadało, to znaczy, że ja nie muszę mieć
wystarczającej ilości przeżyć, wystarczającej jakby charyzmy i takiej, wiesz, bogactwa wewnętrznego, żeby zająć sobą cały film, tak jak autorzy typu Woody Allen, mm-hmm. Mark Koterski, tego typu jakby zdecydowane, mm-hmm. tak, zdecydowane takie, wiesz, jakby opowieści o sobie bardziej niż o świecie, tylko mogę opowiedzieć o bohaterach, którzy mnie ciekawią. Schować się za bohaterem tak, swoim, tak? I myślę, że to też było, to była kontrpropozycja dla właśnie telewizji, kina, które się robiło coraz bardziej takie egocentryczne. No zawsze było też, ale to jest, no często to ego. Ja myślę, że w ogóle też jakby to, co się dzieje dookoła nas, ludzie tak się zmieniają, no w Polsce przynajmniej to bardzo tak wyraźnie widać, że to ego nam puchnie coraz bardziej, nie? Mm-hmm. Że mamy przestrzeń i wolność na to, żeby właśnie coraz bardziej zachwycać się nad sobą, rozmawiać o sobie i coraz mniej jakby kontaktować się z drugim człowiekiem. Nie? Inne pytanie, czy mamy ku temu w ogóle powody, ale o tym za chwilę. Ta. Staram się odcinać od tej takiej otoczki tego zawodu, czyli że trzeba mieć, że stwarza się pewne pozy, że domaga się pewnego szacunku i wiesz, i tam uprawia się pewien lans i tak dalej.